Hej, 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 cześć, siemano, witam nas wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Age'a, gdzie w końcu udało nam się znaleźć brankę. I teraz, co dalej z tą branką zrobić? Właściwie to nie wiem, co mamy dokładnie dla niej zrobić, poza tym, że mamy znaleźć kowadło pustki, ale co dalej z nią się stanie, nie do końca jestem pewien. Idę w złą stronę, prawda? Tak, żeby inaczej. Ale no, zobaczmy, co, jak to jak tutaj się rozwinie nam ta historia. W sumie nie wiem, co mam dalej powiedzieć. No po prostu musimy brnąć przed siebie i tyle. Zobaczyć, co nas czeka. O, zapisało mi grę samo. Miałem właśnie kliknąć autosave'a. Znaczy autosave'a, nie do końca autosave'a, ale quick save'a. Spróbujmy tutaj rozbroić tę pułapkę. Okej, mam tutaj sporo pułapek, widzę. I sporo golemów kamiennych. Tamte tylne się nie poruszyły. Za to te tutaj są bardzo, bardzo, to bardzo napalone na to, żeby mnie zamordować. Śwignij tej drwinę. Tył. The hell? Dobra, F8. F9, sorry, to jest wczyt. Może najlepiej będzie, jeśli puścimy przodem jednak Alistera. Reszta niech stoi i trzyma pozycję. Uruchomiłem pułapkę z jakiegoś powodu. Mimo, że ją rozbroiłem. A z jakiegoś powodu została rozbrojona. Dlaczego moja postać jest taki wpierdol, bo nie kumam do końca, co się wydarzyło tutaj. Dobra. Win. Teraz tak. Oczywiście regeneracja na Listera. Tutaj życiodajna osłona na Listera. Wszyscy napierdalają jednego golema. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Aurę heroizmu możemy rzucić na ciebie. There is some kind of trap. I do know that. Alistair nie powinien umrzeć, ponieważ ma ten swój tamten, ten cały ten. Ale moją postać atakuje jeden z golemów, więc lepiej to powstrzymajmy. Ty weź tutaj pierdolni rozbicie broni czy coś. Ty właściwie to Wind się odsuń najlepiej, bo oni mają bardzo fajne obrażenia obszarowe i ja bym wolał, żebyś ty jednak ich nie przyjmowała na pysk. Lecz Alistaira. Rzućmy jeszcze raz regenerację, bo mu się skończyła. I możesz tutaj pierdolnąć uzdrowienie grupy, żeby ten Alistair na pewno trzymał się na nogach. Dobra, jeden golem leży, teraz drugi został. Holy fucking crap. Dobra, zobaczmy, kto tutaj najwięcej HP straci. Okej, okay, nikt jakoś szczególnie HP nie stracił, więc rzućcie się na stronę osłonę na Alistaira. Alistair, ty sobie pierdolni tutaj słabszy okład leczniczy. Okej, chyba zdążyłeś, jestem pewien. Może nie zdążyłeś, to teraz sobie pierdolni o słabszy okład leczniczy. Jeszcze cię Win wyleczyła, więc w ogóle super. Te kamienne golemy są kurwa twarde jak cholera. No też byłoby może trochę prościej, gdyby... O, wyjebaliśmy kamiennego golema. Możesz go spróbować ogłuszyć w zasadzie? Raczej nie sądzę, żeby to miało siąść. W ogóle wy macie niepowłączone aury. Znaczy niektórzy, w sensie nie wszyscy macie powłączone aury. Tobie na pewno bym chciał powłączyć te niektóre aury, ale to zaraz. Zaraz, najpierw pozbierajmy te kamienne golemy i zapiszmy grę. Tobie bym chciał włączyć na pewno potężne ciosy i niezłomność. Okej, okay. I niezłomność też. Potężna mikstura z lirium, zajebiście. Win, właśnie, przecież ty masz teraz fajną aurę, aurę oczyszczenia, której zapomniałem. Kompletnie. Zasejwujmy grę. Wszyscy jesteście daj na hold position, więc jest git. Ale teraz tak zrobimy. Alistair biegnie przed się. Okej. Okay. Nie chciałem tego otwierać, ale nie chciałem tej pułapki uruchamiać. To z pewnością. Tu nie ma pułapki? Okej, okay, nie ma pułapki, ale kamienne golemy są. I te kamienne golemy będą niestety atakowały moją postać. Co nie jest zbyt dobre. I Win jest kurwa w ciemnej dupie. Dobra, nie masz takiej tragedii. Uzdrowienie grupy, jebaj. Dobra, siadło. Teraz życiodajna osłona na Listera. Pyk. Regeneracja na Listera. Gościu ma tankować. Okej, okay, a Lister jest zablokowany tam. Ale to dobrze w sumie. W zasadzie to nawet dobrze.
dobrze pod tym względem, że jedna osoba na raz może go atakować, ale to niedobrze z drugiej strony, dlatego że Ogren jest teraz atakowany jak pojebany, więc może coś z tym zróbmy. Nie chcę sortować, chcę dać ci może jakiś silniejszy okład leczniczy. Jebej go. Alister, czy masz drwinę gotową? Nie masz nic gotowego, okej. Ogren, weź stąd spierdalaj. Taka moja rada na przyszłość. Uciekamy. O kurwa, oba te kamienne golemy go gonią. To niezbyt kolorowo. Muszę przyznać, że niezbyt mi się to podoba. Dobra. Jeden zmienił target, drugiego kajtujemy. Nie. Wszyscy atakują jeden target, kurwa, tego nie ten, który powinniśmy, ale dobra. Powinno być git. Dobra, win. Ty sobie przypierdol miksturę z Lirium. Ogren, kajtuj dalej. A ty podejdź bliżej. Moja postać się wyjebała. Okej. Niezbyt to dobre. Ty, dlaczego ty nie masz energii? Cholera jasna, weź na niego rzuć pobudzenie. Im się ta energia regeneruje. Dobra, ty możecie jest trzaskanie pancerza. Tak, I do need help. Oh shit. We are fucked. Chyba, że ten nie dostał stuna. Nie dostał stuna, okej. Okay. Nie jesteśmy aż tak bardzo fucked. Czemu te dwa poprzednie golemy poszły tak gładko, a ten kurwa tutaj, to jest jakaś tragedia. Wypierdlamy stąd. Lejcie tego golema. On jest bardzo szybki do zabicia. Nie powinno zająć zbyt wiele czasu. Ogren powinien dać radę to wytankować. Ah, shit. Ogren, weź se pierdolnie jeszcze jeden okład leczniczy. Czemu te dwa poprzednie golemy tak gładko poszły? What the fuck? Żyjesz, ale co to za życie? Pierdolnij sobie silniejszą miksturę i rzuć uzdrowienie grupy. Dobrze. Teraz tak. To na tego. Dobra, jest git. Rzuć aurę oczyszczenia. Bardzo ładnie, teraz to rzuć. To powinno wyleczyć kogokolwiek. Teraz wylecz tego. Dobra. Powinno pójść. W miarę sprawnie. Który to jest mocarny cios? Nie, cios rękojeścią dobył. Nie, odporność wykazał. Skurwysyn. Drwina! Uj, nie mogę rzucić drwiny. Dobra, ale kamienny golem nie żyje. Jezu. That was fucking scary. As shit. Dobra. Ale jeżeli wszyscy żyją, to git. Tylko myślę sobie to zapisać grę, wyłączyć im hold position. Poczekaj, że mi zregeneruje wszystko. Ty pamiętaj o swojej umiejętności włączanej, żebyś miał ją włączoną. I przebijamy się dalej. Okej. Okay. Żyjemy. Jakoś. Zobaczmy, co nas czeka w kolejnym pomieszczeniu. Jeżeli więcej golemów, to się wkurwie. Nie, to już kowadło. Czy tego kowadła ma zamiar coś bronić? Definitywnie coś ma zamiar bronić tego kowadła, ale co i gdzie, to ja nie za bardzo rozumiem. Po środku jest jakiś przeciwnik. Okej, duchy przywołuje. Nie ma tragedii jeszcze. Tylko szkoda, że nie mamy Morrigan. Morrigan na pewno bardzo by nam tutaj pomogła. Aha, ja zgłosiłem grę na czas cutscenki, a cutscenki nie było. Rzucaj drwinę. Okej, dwa pozostałe duchy widzę, że nie za bardzo są ruchliwe. Nie powiem, że mi to nie przeszkadzało w jakikolwiek sposób. Tego lejemy. Lejemy tego. Dobra, uduszony. Tyk. Dobra, rzucaj sobie szał. Duchy nie biją jakichś konkretnych obrażeń, więc... Co, czy ja mogę użyć tego... Tak, mogę użyć tego duchowego kowadła. Co jakiś czas. Okej, okay, rozbij mu broń. Win. Dlaczego ty, Win, nie masz many żadnej w ogóle 0-0?
To z ciebie wysysa manę? Nie jestem pewien, ale dobra. Lecz moją postać, to jest najważniejsze w tym momencie. Shit, ciebie biją. Niedobrze. Ale ten powinien zaraz zdechnąć. Okej. Okay. Umarło mu się. Rzucamy, używam duchowego kowadła. Okej, okay, żyjemy póki co. Win, skoro już ty jesteś, to pierdolni tym. Okej, okay, moja postać się zaraz wypierdoli, więc użyj sobie okładu leczniczego. Psiup. Ty sobie zapierdol słabszą miksturę z Lirium. Okej, okay, oni bardzo fokusują moją postać z jakiegoś powodu. Niestety nie udało się zabić drugiej postaci. Okej. Okay. Win, weź sobie tutaj Lirium zapierdol. Siup. Teraz przypierdol uzdrowienie grupy. Nie dasz rady, bo się wyjebałaś. Teraz zapierdol uzdrowienie grupy. I ulecz Alistera przy okazji. Okej. Okay. Życie daj na osłonę na Alister. I spróbujmy tego chuja dobić w miarę szybko. Dobra. Mamy tu jeszcze jakąś żyłę Lirium. W bliższej okolicy nie za bardzo. Dobra, to jemy sobie to. Pyk. W sumie to, co się dodało, niewiele. Dobra. Każdego potrzebuję, żeby sobie zajebał okład leczniczy. To jest jedyne rozwiązanie w tym momencie. Żeby przeżyć. Ciebie dalej nie wywaliłem tych z okładów leczniczych na ten. Na pasek. Dobra, teraz to naprawimy. Pyk, pyk. I ty jeszcze też sobie zajeb słabszy okład leczniczy. Pozbądźcie się tego jebanego ducha. Użyj duchowego kowadła. Okej. Okay. Aha, przyjebałem drugi raz tą samą twarz. Okej, okay, już rozumiem, na czym polega ta walka. Dobra. Cios rękojeścią, odporność wykazał. Rozumiem, na czym polega ta walka, co nie zmienia faktu, że to nie znaczy, że ona jest jakkolwiek prostsza. Ustawmy się tak i wypchnijmy Alistera naprzód. Niech się napierdalają. Czemu wy atakujecie tę moją postać biedną? Weź, nie dasz rady go ogłuszyć. Ty spróbuj go ogłuszyć. A ty, Win, przypierdol pobudzenie na moją postać. Pyk, tego wylecz. Potrzebuję masowego pobudzenia, bo bez tego to ciężko tutaj w życiu. Teraz to widzę, żeby się mi bardzo przydało. Będzie, kiedy chcę szybko pokonać jakiegoś przeciwnika. Naprawdę bardzo przydatna sprawa, masowe pobudzenie. Okej, okay, to wysadzone w powietrze. Tego byśmy musieli jeszcze zajebać, żeby tutaj jakkolwiek... Okej, okay, wykazał odporność. Jebaj go tak. Win. Uzdrowienie grupy. Dobra, nie siadło, ale jest w porządku. Wszyscy tutaj. Okej, okay, lecimy po tego. Lecimy po tego, bo z tej strony jest jeszcze oczy, jeszcze są całe. Nie zostały rozpierdolone. Dobra, dojeżdżamy go szybciej, 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 szybciej. Nie mamy całego dnia, żeby mu napierdolić. Niestety, jakkolwiek bym chciał, żebyśmy mieli cały dzień, to jednak nie mamy. To prawda, Win. Też tak uważam. Nie żeby cię obrażać jakkolwiek, ale... Rozbij mu broń. Dobra, nie żyje. Kowadło. Okej, okay, wszystkie oczy są rozpierdolone. Koniec? Nie wygląda tak, jakby to był koniec. Czy musimy pierdolnąć w każdą twarz dwa razy? Nie, że mnie to jakoś bardzo zadziwiło, że jakbyśmy musieli pierdolnąć w każdą twarz dwa razy. Nie zdążyłeś rzucić tego znaku śmierci? Zdążyłeś. Dobra, uzdrowienie grupy. Napierdolamy gnoja. Jup.
Dobra, powinien zdechnąć. Teraz przypierdolamy drugi raz kowadłem. Tak, chyba trzeba po dwa razy w każde kowadło pierdolnąć. Okej, ten się wycofał. Chodź tu, Win, szybko, 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 zanim się zrespią kolejne duchy. Okej, czyli został tylko ten duch, tak? No to... nie, jeszcze tam jest jeden. Chuj mi w dupę. Ta walka mam wrażenie, że powinna trwać dużo krócej. Nie wiem dlaczego, ale takie mam po prostu wrażenie. Rzuć tę nieczystą walkę, ty go wylecz. Może uda się chuj ogłuszyć. Teraz go po prostu dojedźcie. Dobra. Tu też regenerację widzę dobrze. Jakbym miał ten Morrigan, czy Morrigan, one są, te duchy są odporne na magię dosyć. Więc Morrigan sądzę, że to nie byłaby aż tak przydatna. Aczkolwiek lepiej byłoby mieć niż nie mieć, to byłby drugi heal chociaż, przynajmniej. Dobra, ten zniknął. Został ostatni. Teraz już jestem definitywnie pewien, że to jest ostatni, który tutaj się pojawi. Dobra, spróbuj go obalić. Nie udało się go obalić, spróbuj go ogłuszyć. Udało się go ogłuszyć. Lej go po prostu. Nie, ty nie używasz regeneracji, tylko używasz uzdrowienia grupy. Okej. Okay. Jakoś poszło, ośle, jakoś poszło. Prawda? Holy fucking shit. Dobra, to powinno być porobione w takim razie. Holy shit, that was intense. Okej. Okay. Coś tutaj mamy ciekawego, jeszcze coś nam pozostało? Jakieś rumowisko jest, widzę, ale jak się do niego dostać, to nie za bardzo wiem. Tędy. Dobra, może niech lepiej Alister biega, a wy przestańcie trzymać szyk, żeby bronić bestii Kodo. O, właśnie. Sekunda. Ty nie masz żadnej rany. How is that even possible? Padłeś dwa razy i nie masz ani jednej rany? Okej. Okay. I guess. Spoko. Sztylet z Viridium. Mam lepsze rzeczy. Lekki punkt do noszenia. Dobra. Daleko jeszcze? Bo tutaj nie wiem, czy dam radę sobie. Nie powiem, czy sobie poradzę jeszcze z kilkoma takimi, kurwa, pomieszczeniami. Wiem, że tam to jest kowadło pustki. Widzę, że to chyba tędy będzie to kowadło pustki. My name is Caribou. Once, longer ago than I care to think, I was a paragon to the dwarves of Orzammar. If you seek the anvil, then you must care about my story, or be doomed to relive it. Okay. Caridin? Ten Caridin odrastał w Caridina? I made many things in my time. I rose to fame and earned my status based on a single item, the Anvil of the Void. It allowed me to forge a man of steel or stone, as flexible and clever as any soldier. As an army, they were invincible, but I told no one the cost. No mere smith, however skilled, has the power to create life. To make my golems live, I had to take their lives from elsewhere. Okej. Okay. Brzmi tak magia krwi, niebezpieczna ścieżka. The Darkspawn were pressing in. Originally, I only took volunteers, the bravest of souls, willing to trade their very lives for the chance to defend their homeland. But King Valtor became greedy. He began to force men, castless and criminals, his political enemies, all of them were to be given to the Anvil. It took feeling the hammer's blow myself to realize the height of my crimes. Chwila, moment, zaraz wracam. Dobra, wróciłem, musiałem kota ogarnąć. Co my tutaj mieliśmy? Aha. Kowadło pustki, gadamy teraz z Caradinem. Dobra.
A więc schowałeś się tu i jest potrzebny Orzammarowi. Co teraz? Pragniesz zemsty? The blow of the hammer opened my eyes. My apprentices knew enough to make me as I am, but not enough to fashion a control rod. I retained my mind. We have remained entombed here ever since, and I have sought a way to destroy the anvil. Alas, I cannot do it myself. No golem can touch it. No! The anvil is mine! No one will take it from me! You, please, help me destroy the anvil. Do not let it enslave more souls than it already has. Kurwa mać, nie no, z jednej strony no Branka jest ewidentnie pojebana. Jakby to kowadło nie jest niczym dobrym, może i by nam pomogło w walce z mrocznymi pamiatami. Ale... No nie wiem. Wydaje mi się, że Karin jest tej lepszym, moralnie lepszym wyborem. Jakby Brankę ręce odjebało. Ona będzie tworzyła kolejne golemy, które wymagają do stworzenia ich... no, ciał krasnoludów. To jest takie trochę, no... niezbyt mi się to podoba. Wydaje mi się, że pójdziemy sobie z Karadinem. Nie mam pojęcia, jaki to będzie miał wpływ na zakończenie, ani na cokolwiek innego. Po prostu wydaje mi się, że to jest lepsza decyzja, jeżeli coś spierdolę i Branka tak naprawdę nie jest pojebana i po prostu... w sumie nie wiem, co bym mogła zrobić. No, jakby tworzyła kolejne golemy, no to niezbyt to przyjemne. No cóż... powiedzmy, że byłeś patronem. Pomogę ci, jeśli poprzesz nowego króla. Don't listen. He's been trapped here for 1,000 years, stewing in his own madness. Help me claim the anvil, and you will have an army like you've never seen. Branka, you mad bleeding nugtail! Does this thing mean so much to you that you can't even see what you've lost to get it? Look around. Is this what our empire should look like? A crumbling tunnel filled with darkspawn spume? The anvil will let us take back our glory. Obadło zmienia żywe dusze w niewolników. Trzeba je zniszczyć. Thank you, stranger. Your compassion shames me. No, you will not take it. Not while I still live. Branka, don't throw your life away for this. Musimy zniszczyć kowadło Branka. Just give her the blasted thing. She's confused. Maybe once she calms down, we can talk to her. Nie, no nie, Ogren, no sorry, ale nie. Nie podejmę takiego ryzyka. Bah! You're not the only master smith here, Carradin. Golems, obey me! Attack! A control rod? But... my friend, you must help me! I cannot stop her alone! Co to była za pozycja mojej postaci? Okej, mamy dwa kamienne golemy chyba po swojej stronie, z tego co widzę. Pytanie, czy one będą walczyć, czy będą stały jak pizdy w jednym miejscu. I mamy cztery kamienne golemy naraz do najebania. O, Jesus, jeszcze Brankę. O kurwa, ta walka nie będzie prosta. Ja mogę zasejwować w tym momencie. Zapisz grę. Okej. Dobra, tutaj ten się rzucił na tego. Dobra, dajmy się tutaj ponapierać tym golemom zwykłym. Ta się rzuciła... oh shit, Morrigan, znaczy Morrigan, Winnie ktoś tutaj targetował. Okej, dwa golemy zostały wyłączone z walki. Tutaj lecz Ogrena. Zrobienie grupy, weź go tutaj pierdolni tym najlepiej, bo gościu będzie tutaj atakowany przez Brankę przez cały czas. Czy ty już zostałeś wyleczony tym? Shit, panie, jakie ona ma obrażenia dojebane. O kurwa, Ogren się wypierdolił. O, nie będzie tej łatwo, widzę. Dobra, jeden golem zdechł. Jeden golem się wyjebał, to jest... lepiej niż się spodziewałem, muszę przyznać. Wylecz Alistera. Rzuć na niego regenerację. Ogren, jebnij sobie mocniejszy okład leczniczy. To jest dla ciebie jedna nadzieja w tym momencie. Gdzie mam tutaj ten mocniejszy okład leczniczy? W ogóle mam jeszcze jakiś? Jest, mam. Dobra.
Ty, Branka, nie mogłabyś atakować kogoś innego, a nie Ogrena? Dobra, Ogren idzie sobie na spacer z Branką za plecami. Wszyscy atakują jeden target. Alistair się dosyć dobrze trzyma, więc nie powinno być aż takiej tragedii z tym. Wszyscy atakują jeden target, powiedziałem. Holy fuck. Dobra, ktoś tam awansował. Teraz ty atakuj tego golema, a ty, Ogren, cały czas kajtujesz Brankę. Ła, dostałem. O kurwa, ale dostałem mocno. O shit, 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 shit. Okład leczniczy. Win. Rzuć to na szybkości. Shit, kurwa, wyjebał się znowu. Kurwa, niedobrze. Wszystko przez ten atak cios tarczą pierdolony. Nie widzę tutaj zbyt dużej nadziei. Panie, kurwa, golem, mógłbyś mi pomóc, co? Okej. Regeneracja na Alistaira, Alistair rzuci drwinę. Niech oni nie atakują mojej postaci, to jest najważniejsze w tym momencie. Wszyscy atakują kamienne golemy. Branką się zajmują później. Branka nie jest aż tak... W sensie Branka jest bardziej żywotna, podejrzewam, więc nie ma co na nią teraz tracić czasu. Napierdalać golemy. Regeneracja na Alistaira. Piątka też na Alistaira. Pobudzenie. Healujemy Alistaira. On nie może się wypierdolić. Pyk. Dobra, Alistair, weź sobie przypierdol tej mocniejszy okład leczniczy. Dobra, masz full HP. Przydałby mi się jakieś CC tutaj na te golemy. Zamrożenie Morrigan byłoby idealne. To nie działa na golemy, trzeba było tego użyć na Brankę. Kurwa, debil. Dobra, rzuć tak. Następnym razem trzeba spróbować ich Brankę tutaj ogłuszyć. Pyk, życie daj na osłonę na Alistaira. Ty spróbuj te pizdę ogłuszyć. O, niestety odporność wykazała. Dobrze, lecz. Oh shit. Zwykły okład leczniczy. Pyk, uzdrowienie grupy. Dobra, został jeden golem. Lej go w plecy. Okej. Tak, lecz Alistaira bardzo ładnie. Teraz rzuć to. Wylecz aurą oczyszczenia go. Rzuć mu regenerację. Ty, walnij sobie tutaj okład leczniczy. Holy fucking shit. Lecz go. Wszyscy bijemy kamiennego golema. Bardzo ładnie. Lecz Alistaira. Branka na szczęście jest skupiona na Alistairze, więc nie ma tragedii. Podejdź od pleców do Branki. Ty rzuć regenerację na Alistaira, Alistair pierdolnij sobie okład leczniczy. Dobrze. Lejmy Brankę. Weź sobie tutaj żyłę Lirium. Przypierdol. Rzuć życie dajną osłonę na Alistaira. Czemu ty jej nie atakujesz w plecy, to ja nie wiem, ale okej. Okay. Żyła Lirium nie za bardzo zadziałała, widzę. Jakbym sobie tą wessał. Co one dają właściwie, te żyły Lirium? Nie jestem pewien. Powinny mi regenerować HP, a w sensie manę, ale nie robią tego za bardzo. Ja pierdolę, ta Branka jest kurwa twarda jak szmata. Siup heal. Siup regeneracja Alistair. No i szmatę. Alistair ma życiodajną osłonę na sobie cały czas. Weź sobie jedni mocniejszą miksturę. Wylecz Alistaira. I wskrzesz Ogrena. Będziemy mieli jeszcze jednego kolegę do pomocy. Gdzie ty leziesz, głupia cipo? Czy ona użyła tej żyły Lirium? Co za głupia kurwa. Próbuję ją ogłuszyć. Ona ogłuszyła, okej. Okay. To na Alistaira. Czy to mi regeneruje HP, tak w sumie? Próbujmy. Alistair, weź te żyłę Lirium. Nie wiem, co to dało, ale coś pewnie dało. Próbuję kurwa obalić. Nie zadziałało. Kończą mi się potiony na Lirium. Shit, niedobrze. Dobra, mamy jeszcze okłady lecznicze, więc nie ma tragedii aż takiej, chociaż też ich dużo nie mam.
pierdol mu tej tarczą. Ty weź ty ją w flery faktycznie, a nie kurwa. Nie możesz jej atakować w plecy. To niemiłe, weź sobie tej podwójne uderzenie pierdolni. Ona sobie napierdala. Okej, okay, co się dzieje teraz? Oh shit. Rozmnożyła się, suka. Dobra, okej. Okay. Dobra, dobrze, że te dusze przynajmniej są łatwe do zajebania. To się dusze, kopie jej jakieś. Chuj wie. Dobra, żyjemy. Regeneracja, Alistair. Heal, Alistair. Tak jej nie może atakować w plecy, więc atakują tak cały czas. Ogłusz sukę. I zapierdlaj tą żyłę Lirium sprzed nosa. Tak, ta żyła Lirium leczy. Nie daje many, a leczy. Dobrze, lecz Alistaira. Okej, okay, powinno już pójść. Holy shit! Czy te walki mogą być... Ale bez... A tak brutalny to aż nie musiałeś być. Oh shit, co by tu mamy? Jakieś fajne rzeczy. Awangarda, tarcza Branki. Fajne rzeczy. Fajne rzeczy. Dobra, spróbujmy. To wypierdolmy i te buty też możemy wyjebać. I weźmy wszystko. Okej, okay, zaraz ja ciebie, Lysyn. Ale najpierw chciałem sprawdzić ta awangarda. Jak to jest broń? 3 do siły plus 3 do kondycji, plus 1 do regeneracji wytrzymałości podczas walki. Nieźle, nieźle, ale chyba nie. Jak ta broń zadaje więcej obrażeń, a ta tarcza? Okej, okay, też niezbyt mi się to podoba. No od cholery dobrych zbroi, ale brakuje mi na nie punktów. Dobra, wpierdam ci wszystko w siłę w tym momencie. Tak będzie chyba najlepiej. Ci wpierdolę wszystko w siłę, bo no potem mogę ci dać coś w kondycji, a teraz po prostu bardziej się opyla dać ci wszystko w siłę. Tutaj mnie nic nie interesuje za bardzo. Przerwanie i doskonałe ciosy w twoim przypadku też mnie jakoś szczególnie nie interesują. A ja w zręczność miałem iść, ale dobra, na razie to nie jest aż tak istotne. Pyk, i teraz możemy cię ubrać prawdopodobnie w coś lepszego. Pizda, wszystko wymaga 38... Nie, to jest moja postać, lol. Nie, moja postać nie. Chciałbym Alistaira włączyć, no właśnie. I teraz pokaż mi. Oh shit, dojebane. Tarcze Branki już sprawdzaliśmy, wiemy, że nie jest super. Zbroja Varathorna też niezbyt. Aha, czyli i tak nic nie możesz założyć, bo wszystko ci... Kurwa, jeszcze więcej. 38 punktów siły, no czyli na ten level też ci pewnie w siłę coś wpierdolę. Mam hełm dla ciebie, kolego, nareszcie. Może przestaniesz tak zdychać jak pizda. Byłoby miło. Ale z drugiej strony też tego, to było nie będę grał jakoś szczególnie, więc dobra. Gadajmy z Karadinem. I wish no mention of it had made it into history. Yeah, you ain't kidding. Stupid woman. Always knew the anvil would kill her. But at least it ends here. I thank you for standing with me, stranger. The anvil waits there for you to shatter it. It was good to meet you, Paragon. I intend to ensure that your warnings about the golems are heard by the Circle of Magi. Is there any boon I can grant you for your aid? A final favor before I am freed from my burden? Pewnie nie jesteś gotów zrobić kolejnego golema. Nie, no, tego nie będziemy prosili. Potrzebuję poparcia patrona, by rozstrzygnąć spór o sukcesję. I shall put hammer to steel one last time. And give you a crown for the king of your choice. Fantastycznie. Ten mały młoteczek. There, it is done.
Give it to whom you will. I do not wish to hear their names, nor anything more of them. I have already lived far beyond my time. I have no place here. Zniszczę kowadło, taka była umowa. Mówię, w ogóle wspominam, że żaden golem nie może dotknąć kowadła, a potem na nim wykuł. Okej, okay. Masz sporo pary w łapie, elfie. You have my eternal thanks, stranger. A trust in Al-Tunsha. May you always find your way in the dark. Well. Przykra sprawa. Osiągnięcie wyzwoliciel. Dobrze. Ale myślę, że tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Mamy 36 minut. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to rozważcie, zostawiam łapki w górę. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i cześć.